omówiliśmy już właściwie całkiem wszystko. Została nam tylko ta część, która zawiera prośbę o modlitwę, prośbę o nauczenie uczniów modlenia się, jak się modlić, którą kierują tą prośbę do Jezusa. To jest wedle mojego rozeznania tej całości, tego całego materiału, najważniejszy akcent wszystkiego i łączy się z tym fragmentem przed chwileczką omawianym właśnie poprzez temat miłosierdzia, miłości, okazywania go, tak? Okazywania go. Dobrze. Ten fragment omawiałem kiedyś, no widzę go mniej więcej tak dość prosto. Jezus się modli, proszą Jezusa, ktoś z uczniów, nałóż nas modlić się. No to wtedy Jezus mówi, no to kiedy wy się modlicie, to mówcie. I potem następuje jakby ta treść samej modlitwy, tak? No trzeba powiedzieć, że jak na jedną, jedyną modlitwę, o którą którą Jezus uczy uczniów, to jest to coś szokującego, że no, można było jakby w ogóle w kilku raptem linijeczkach zawrzeć coś. No, no chyba już samo to, jak to wygląda, może być dla nas wskazówką, że uczniowie nie tyle proszą o to, aby nauczył ich Jezus jakby pełnej modlitwy o wszystko, co należałoby się modlić, tak? Ale wydaje się, że proszą o jakąś treść fundamentalną, która ma w jakiś sposób ich szczególnie skupiać na określonych kierunkach sposobu bycia jego uczniem. Dobrze. No, o ile góra, moim zdaniem, tutaj nic specjalnego nie zamierzam jakby komentować, o tyle sama treść modlitwy nie jest sprawą zupełnie jasną i nie jest sprawą zupełnie prostą. Mam nadzieję, że przez to, że omawiać ją będę teraz na tle całej tej sekwencji, być może ten kontekst, w jakim została ona umieszczona, będzie dla was też jakąś pomocą, jeśli chodzi o rozpoznanie tego, jak sobie z tym tekstem poradzić. Na czym mamy problem? Jeśli chodzi o ten tekst. Otóż istnieje sporo wariantów tej modlitwy. Ta wersja, którą tutaj widzimy, jest najbardziej zbliżona do wersji mateuszowej. I oczywiście w takiej postaci też są manuskrypty i to niemało, które po prostu tak ją właśnie zachowały. Niemniej takie materiały, czy takie sygnały, które sięgają końca II wieku, widzą również no, ją inaczej. W materiałach macie właśnie taki wariant najkrótszy. Zastosował go w swoim tłumaczeniu Nowego Testamentu Popowski. I w porównaniu do tego, co macie w Brytyjkach, on ma jakby jest skrócony o taki element. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, nie ma tego, nasz, któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje, pozostaje, przyjdź królestwo Twoje, tak, bądź wola Twoja, nie, jak w niebie, tak i na ziemi, nie. Potem mamy całą frazę podobną i na końcu wypada również fraza, ale nas zbaw ode złego i w tej wersji najkrótszej tego nie ma. Generalnie przy retoryce biblijnej staram się być bardzo, bardzo ostrożny, jeśli chodzi o te sugestie wycinań, pozbawień tekstu na skutek takiego zupełnie prostego kryterium, bo ktoś uważa, że dany tekst jest najstarszy. Niemniej w tym przypadku, biorąc całokształt kontekstu pod uwagę,
pomyślałem sobie, że ta wersja krótka może rozpatrzona może być pomocą do tego, żeby sobie poradzić z tą wersją szerszą. A w każdym razie sprawdziłem ją na okoliczność tego, czy z kontekstem współgra, czy raczej, jeżeli taka obkrojona stanowi jeszcze większy problem, tak? W związku z tym to, co będę dalej omawiał, to analiza takiej wersji, ale jeszcze będzie ona troszeczkę żyła, ta wersja. Odrobinkę. Dobrze. Chciałbym jeszcze wam jedną rzecz podpowiedzieć, że oprócz tego, że mamy różne warianty, to ten tekst jest trudny właśnie pod względami również takimi, że zawiera jakby pewne skróty myślowe, pewne kody, które dla uczniów były być może dość jasne, dla nas wymagają troszeczkę pracy i pokopania, co w sposób oczywisty było rozumiane na przykład przez sformułowanie niech się uczci jako święte imię Twoje, tak? Niech przyjdzie królestwo Twoje, no, chleb nasz powszedni i tak dalej. To te wszystkie różne zwroty widać po komentarzach, że jest czasami duży rozstrzał między tymi sposobami odczytania tego tekstu. No oczywiście poza tym, że teraz właśnie się zmierzymy z tekstem, który bodaj chyba doczekał się największej ilości komentarzy, opracowań i analiz, ale po prostu zwykłych też rozważań i medytacji. Więc ewidentnie przynajmniej w jednym się z komentatorami zgadzamy, że jest to niesłychanie ważny tekst. Tak? Dobrze. U nas wpadł w akcent. Chciałbym podpowiedzieć wam jeszcze jedną rzecz. Wprawdzie zwykle tego nie robi, ale chciałbym, żeby ktoś może przeczytał wersety z Mateusza 6, 14 i 15, które następują po modlitwie pańskiej w tamtej Ewangelii. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Dobrze. Zwróćcie uwagę, modlitwa kończy się właśnie prośbą o odpuszczenie, uzasadnieniem, dlaczego oczekujemy tego odpuszczenia i prośbą jeszcze dodatkową, żeby tam w pewne sprawy jakby nie popaść, tak? A potem u Mateusza dodatkowo jeszcze jest pociągnięty temat właśnie odpuszczania. I chciałbym żeby zobaczyć, że tam pojawia się u Mateusza ten wskazówka jakby co do pewnej perspektywy, która jest istotna w tej samej modlitwie, tak? Czyli to dopowiedzenie zostaje jakby wzmacnia, co w tej modlitwie było czymś, na co trzeba było zwrócić szczególną uwagę, tak? Tutaj tego nie ma u Łukasza, ale Łukasz popracował nad kompozycją całości, aby nam podpowiedzieć, na co mamy patrzeć w tej modlitwie, tak? Dobrze. No to lecimy dalej. W związku z tym mamy tak brzmiącą, krótką modlitwę. Postaram się zwrócić na pewne te trudne momenty, moim zdaniem przynajmniej takie, które wymagają jakiegoś komentarza. Resztę pomijamy, no wszystkiego się nie da skomentować, zwłaszcza, że już i tak was przytrzymam. Dobra, chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ta modlitwa ma z założenia charakter zbiorowy, tak? Ojcze, niech się uczci chleba naszego, tak? Przebacz nam. I my odpuszczamy każdemu, kto względem nas jest winowajcą, tak? I na próbę nas nie wystawiaj. Chciałbym, żebyście zwrócili tą uwagę, bo to z jednej strony często ta perspektywa nagle okazuje się moim zdaniem dość istotna, bo Jezus mówi i uczy jakby ten cały blok teraz, który omawiamy, właśnie uczniów, tak? Więc to jest coś też w jakimś sensie, co ma znaleźć odbicie pomiędzy uczniami. Pewnie nie tylko, ale zdecydowanie jakby dla nich jest to ważne. Dobrze. Modlitwa jest bardzo zwięzła. Stoi w pewnym sensie jakby na Ojcu, jeśli chodzi o swoje jakby główne skoncentrowanie. Ma 5 próśb. Spora część w sposób wprost nawiązuje do odpuszczania.
No więc zajmę się najpierw tym, tym imieniem, tak? No czasem po prostu może nas jakby porywać taka skłonność do tego, że być może tu chodzi o to, żeby powtarzać właśnie imię, to co uznajemy za imię Boga w Starym Testamencie, czyli tetragram o Jahwe. Często, kiedy jest mowa, że coś się dzieje, jeśli chodzi o w Twoim imieniu w Nowym Testamencie, no to mamy wrażenie, że przede wszystkim chodzi o to, żeby wypowiedzieć to imię literalnie Jezus. Natomiast wydaje się, że jednak w myśli żydowskiej imię znacznie częściej obejmowało charakter osoby, która to imię miała. I w związku z tym ja idę tym tropem, starałem się jakby przyjrzeć temu takiemu tekstowi, który by w jakiś sposób najczytelniej określała imię Twoje, czyli to, jaki jest Ojciec. Nie zaskoczę Was tutaj w żaden sposób. Moim zdaniem najbardziej takim promieniującym na cały Stary Testament tekstem jest Księga Wyjścia 34:5-7. To macie w dwóch wersjach. Brytyjka, 1000-latka. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że generalnie idea jest taka. Stąpienie Pana, wypowiedzenie Jego imienia, stąpienie Pana i opowiedzenie o Jego imieniu w sposób taki szeroki, omowny. Tak? I co jest jakby cała struktura równoległa? Oczywiście akcent, jak tak jak tutaj mówiłem, przy układzie równoległym pada na ten ostatni element i to jest właśnie objaśnienie, jaki jest Bóg, tak? Jahwe, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiący w żadnym razie bez skary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Tutaj widzicie, że jakby wypowiadający tę charakterystykę jest Mojżesz. Tutaj w innych tłumaczeniach mamy wskazane, że to sam Bóg mówi, przedstawia się Mojżeszowi. Tak? Taka jest różnica. Osobiście mam wrażenie, że chyba ten przykład do mnie trafia bardziej z tego, co tam patrzałem kiedyś na hebrajski. Tak? Czyli sam Pan woła Jahwe, Bóg i mówi Mojżeszowi, jaki jestem, ponieważ wcześniej to Mojżesz prosił Jahwe, aby Bóg objawił mu swoje imię, tak? Jakby przedstawił mu swoją chwałę. No i w związku z tym to jakby logicznie bardziej się dopina do tego. Zwróćmy uwagę, generalnie charakterystyka jest tak, 95% pozytywu, ale nie bez elementu restrykcyjnego, tak? Niemniej on stanowi ułamek względem tego, jak, na ile sposobów, ile razy jest przedstawiona postawa pozytywna wobec człowieka. Pozytywna nie za pozytywne, ale właśnie pozytywna pomimo jego różnych krzywizn. Tak? I to jest dominująca charakterystyka. I ją odnajdujemy potem w najrozmaitszych tekstach Starego Testamentu, w Liczb 14:18. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, i tak dalej, i tak dalej. Psalm 86. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. I tu mamy całą listę, tak? Które kluczowe elementy stamtąd biorą. Czyli widzimy, że tamten tekst rzeczywiście promieniuje na świadomość różnych autorów Starego Testamentu, nawet Jonasz, co nie? Jonasz, ten fajny gościu, mówi: wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Widzisz, w ogóle się nie wiesz na tym, nie znasz się na tym, jak ukarać Niniwę. W ogóle się na tym nie znasz. No i nawet on jakby przechował ten paradygmatyczny obraz, jaki Bóg jest. Dobra, zwróćcie uwagę w takim razie, czyli kiedy patrzę teraz jakby na tą modlitwę Ojcze Nasz, przez imię wydaje mi się, że ponieważ też jakby ten cały kontekst właśnie wskazuje na miłosierdzie, to łatwiej mi przyjąć pod tym imieniem tą charakterystykę Boga. Tak? Dobrze, to teraz chodzi o to święte Twoje imię, tak? Pojawia się święte, więc teraz popatrzmy teraz, jak, co święte może znaczyć.
bardzo często słownikowo jako określenie święty kojarzymy z tym coś czyste, oddzielone, całkowicie inne od tego, co dotyczy sfery ludzkiej, czegoś pospolitego. W związku z tym mamy naczynia w świątyni, które są całkowicie nie, jakby oddzielone od zwykłych czynności, zwykłych gotowania, jakichkolwiek rzeczy, które są, mogłyby być wykonywane poza świątynią. Tak? Tymczasem nie jest to jedyna, nie jest to tak ograniczony zbiór znaczeń, które się w określeniu święty mogą znaleźć. Popatrzcie, Psalm 103, mamy Dawidowy: błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, święte imię Jego. I teraz jest pytanie, jak ten psalm rozwija to, co on rozumie przez święte imię Jego. On odpuszcza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje niemoce. On życie twoje wybawia od zguby. On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. Twoje dni nasyca dobrami. Odnawia się młodość twoja orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwie. Bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił Mojżeszowi. Dzieła swoje synom Izraela. I dawaj. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według naszych win, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak... Dobra, no generalnie chodzi o to, że szef czyści temat grzechu, tak? Czyści całkowicie sprawę win. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma zasadniczo żadnej innej treści poza tym, że Bóg okazuje miłosierdzie, troskę, opiekę, a przede wszystkim uwolnienie. Uwolnienie z tej sfery, w której jesteśmy krzywi jak jasny glin. Tak? I teraz w związku z tym święty nie znaczy tutaj jakby w tym sensie czysty, święty, niedostępny, tak? Oddzielony, ale ten, który jest właśnie taki. Odmienna miłość od wszelkiej innej miłości. Która przekracza całkowicie to, co nam jakby w zasadzie na przykład wzajemności łatwo się narzuca, tak? Jest inny całkowicie i w tym momencie pada określenie święty. Dobrze, to nie jest jedyny moment, kiedy Pismo Starego Testamentu tak właśnie sugeruje, że można czytać również tą inność Boga, tak? Tu jest z Ezechiela. No, narzeka na to, że generalnie Izrael po prostu to krzywe ścieżki poobierał, tak? W każdym razie przeczytam odtąd. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Święte imię, nie podkreśliłem. Które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan. Mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was i zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od waszych wszystkich bałwanów oczyszczę wam i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do wnętrza, do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Czyli święty to znaczy co? Srogi, odpłacający za te wszystkie zniewagi, których doznał? Nie, dokładnie przeciwnie. Dokładnie przeciwnie. Wbrew temu, co wreszcie nawyprawiali, zrobię wam coś dokładnie odwrotnego i tak wam okażę łaskę, ze względu na to, żeby ludzie pozostali wiedzieli, jakim jestem. W tym sensie będzie święte imię, tak? W związku z tym zwróćcie uwagę, że teraz jakby to określenie Ojcze, niech się czci Twoje święte imię, może być zupełnie jakby znaczeniowo inne niż być może część z nas myślała, że chodzi o to, że to imię jest właśnie takie wspaniałe, ale niedostępne, jest dalekie, że jest po prostu, no, okej. Okay. Dobrze, no to będę dalej. W związku z tym, kiedy ja sobie tak to o tym myślę, i że jeżeli pod tym świętym imieniem miałyby się pojawić takie treści, to nagle trzeba powiedzieć, że to są treści bardzo bliskie tego odpuszczania, o które prosimy na samym końcu. Tak? No to jak się coś blisko ustanawia, no to retoryka już się włącza. Tak? No to teraz popatrzmy, jak to pochytać, żeby to się dało jakoś poukładać. Dobrze. Czyli
Jeszcze jedna rzecz. Niech przyjdzie królestwo twoje, tak? No teraz można powiedzieć, no to o co chodzi? Chodzi o jakby stan poddania umysłu, czy stan władzy kogoś, czy jeszcze coś jeszcze innego? Są nieliczne chyba, bodajże tylko dwa świadectwa takie, które po tym tekście zawierają coś takiego. Niech zstąpi na nas Twój Duch Święty i oczyści nas. Tak? To jest jakby w tej treści, w tych manuskryptach po prostu pojawia się tutaj taki dopisek, który w jakimś sensie komentuje, tak, to królestwo. Czy trafnie, czy nie trafnie, no to sobie musimy rozdzielić, ale w każdym razie zwróćcie uwagę, że w każdym razie to oczyszczenie nagle koresponduje również z tym, tak? Z tym charakterystyką imienia Boga. Dobrze, w takim razie to, co mamy za sobą, to teraz popatrzmy, tak, no to jest ten związek, który wam powiedziałem, że w takim razie widzę. To w takim razie przyjrzyjmy się teraz tekstowi, oczywiście, który nam jest najbardziej uwiera, czyli wystawianie i nie wódź nas na pokuszenie. No, oczywiście wiemy, że no, to nie może być wodzenie na pokuszenie, bo Bóg nie kusi nikogo. No niemniej taki tekst jest i jest to jakiś tam problem, tak? Więc zanim przeczytamy to, najpierw przeczytajmy to, tak? Słowo, które tutaj jest tłumaczone jako próbę czy kuszenie, jest generalnie słowem perasmos, może znaczyć generalnie okres próby, kuszenia, procesu w sądzie, badania w sądzie, jakby kogoś pod jakimś względem, sprawdzania, ale też doświadczenia jakiegoś takiego. W związku z tym, to, co ma w swoim potencjale sama Greka, powoduje, że ja osobiście byłbym skłonny iść w inną stronę, tak? Bo rzeczywiście zgadzam się, że Bóg nie kusi, tak? Ale skoro nie kusi, no to coś trzeba z tym fantem zrobić. Otóż moje przypuszczenie jest takie, a być może po małej modyfikacji, jakby wykorzystaniu jakby trochę innego elementu z tych możliwości, ten tekst będzie bardzo bliski samemu temu zwrotowi. Przebacz na nasze grzechy, tak? Bo zwróćcie uwagę, przebacz na nasze grzechy, to znaczy mówiąc krótko, zlituj się nad nami, bo cośmy zrobili, tośmy zrobili, no i to się już nie odzrobi. No nie odzrobi się, no już. Teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? No akurat na całe szczęście wiemy, co Bóg z tym robi. Odpuszcza, tak? Więc nie ma tego procesu w sądzie, nie sądzi nas za to, bo odpuszcza. Tak. Więc ja mam propozycję taką. Jeżeli to by mogło być bliskie temu, to może ten ostatnie sformułowanie można by ująć w taki sposób. Nie wyprowadzaj nas na zbadanie, tak? Bo też taki jest porządek w Grece, tak? Nie wyprowadzaj nas na zbadanie. W sensie takim, że to, ten zwrot po pierwsze jakby dopełnia to, przebacz nam, nie badaj nas bardziej intensywnie, tak? Dlaczego? No bo wiemy, jacy jesteśmy. Tak? Otóż, jeżeli Jezus chce, aby uczniom zapadła fundamentalna lekcja, tak? Odbijania charakteru Ojca, to odbijanie charakteru Ojca jest umieszczone w takim kontekście, że oni po pierwsze nie mogą mieć zatartego całkowicie obrazu, jaka jest ich kondycja moralna. Świadomość tej kondycji moralnej powoduje to, że ja odpuszczam, oczekuję łaski, ale też proszę, aby mnie Ojciec Bóg nie badał intensywnie, ponieważ ja wiem, że jestem, jaki jestem. Tak? Wiem, że po prostu przy każdorazowym zbadaniu ja znam prawdę na ten swój temat. Tak? To jest istotne, tak? Bardzo istotne i niezwykle praktyczne, tak? Ponieważ okazuje się, że liderzy, chociażby wspomnienie przez Łukasza, utracili tą świadomość. Tak? Nie chcieli uznać wezwania do
pokuty, którą zwiastował Jan Chrzciciel, uznali, że w pewnym sensie nie są dłużnikami, jak było w tej sytuacji u faryzeusza Szymona i kobieta cudzołożna przyszła odwiedzić go również obok Jezusa. I Jezus mówi, pamiętaj, jaka jest twoja kondycja, proś o przebaczenie, tak? Stosuj sam przebaczenie i pamiętaj o tym, że zbadanie cię zawsze będzie negatywnym procesem dla ciebie. Tak? I innymi słowy, obawiam się zawsze, kiedy czasami po prostu mam okazję zobaczyć jakiegoś lidera w akcji, który może jakby dla mnie przynajmniej, w moim jakiejś wrażliwości, nadmiernie pozwala sobie na pomiatanie innymi z powodu tych czy innych wykroczeń, bo wykroczenia nie są rzeczami dobrymi, to jest jasne, ale kiedy przejawia nadmierną pewność siebie taki lider, to ja mam wrażenie, że on się prosi. Nie wiem, czy szybko, ale się boję o takiego lidera, bo to jest w pewnym sensie proszenie się, tak jakby człowiek troszeczkę zapomniał, na jak wąskiej ścieżce się porusza. Nie? W związku z tym, moi drodzy, nie prośmy się. Wiemy, jaki będzie skutek ewentualnego testu. Raczej poprośmy, aby Bóg nas nie badał do końca, tak jak jest w jednym z psalmów, tak? Nie wiedzie z nami sporu do końca. I to jest właściwie ta sama idea, tak? Panie, nie widź ze mną sporu do końca, tak? Odpuść. Odpuść, tak? Stąd wydaje mi się, że w tym jakby nie ma. Jest właśnie prośba o to, jakby paralelna myśl do tego, tak? Przebacz nam nasze grzechy, nie prowadź ze mną jakby sporu do końca, a przebacz mi, bo staram się odbijać twój charakter. Tak? Staram się odbijać twój charakter. Tak to widzę. Dobrze. W związku z tym zostaje nam chleb powszedni. Okazuje się, że w Mateuszu i u Łukasza pojawia się w tym miejscu chleb powszedni. Słówko, które się pojawia tylko w tych dwóch miejscach, jest bardzo rzadkie i mówiąc krótko, nie wiem, tutaj coś widać, nie widać. Epiusion to jest zlepek dwóch słów, przyimka epi i usia, od istota czegoś. Generalnie jest to zawsze, prawie zawsze tłumaczone jako powszedni lub codzienny, ale to słówko jest rzadkie, w związku z tym toczą się spory. Co nie ulega wątpliwości, to jest to, że ta usja to jest właśnie coś, co jakby określa jakby istotę czegoś. Tak? Czy epi to jakby zwykle na. Stąd ktoś zaryzykował, teraz nie pytajcie mnie kto, uciekło mi to, tłumaczenie jakby nadprzyrodzonego, tak? Czy jakiegoś tego, którego naprawdę potrzebujemy. W katolickim komentarzu znalazłem tego przyszłego, teraźniejszego, na przyszłość. Bardzo różne to funkcjonuje, ale no to jest dla mnie ciekawe, że dominują komentarze zdecydowanie, które odczytują w ogóle ten cały wiersz, jak po prostu prośba o chleb powszedni, jedzonko naturalne. No, przedstawiłem wam jakby całe otoczenie tej modlitwy pańskiej, ile razy dookoła motyw słowa, poznania, bliskości Boga jest połączony z obrazem jedzenia, pokarmu i tak dalej. Tak? I za każdym razem, kiedy zostaje to jakby zestawione, za każdym razem, nie za każdym razem, to w jakiś sposób pokazane jest to, że to, co daje Bóg, jest pokarmem lepszym, jest właściwszym, jest pełniejszym. Tak? Stąd
jeżeli ten tekst jest w akcencie całego tego bloku, no dla mnie przypuszczenie, że tutaj jest idea po prostu, panie, oby na mnie zabrakło chleba dzisiaj do zjedzenia, jest jakby poza kontekstem, tak? Poza kierunkiem, na co wskazuje cały jakby ten blok tekstu. Oczywiście, no, jak ktoś tak uważa, to nie jest problem, tak? No, też cieszymy się, że mamy co jeść, modlimy się przed jedzeniem, tak? Natomiast jeżeli mówimy o czymś, co ma być kierunkowe dla uczniów w chwili, kiedy są jakby przygotowani, na co mają przede wszystkim postawić, jaki chleb ich prowadzi do życia, tak? Jakiego chleba potrzebują, aby służyć innym, no to wpakowanie tutaj chleba zwykłego, naturalnego, moim zdaniem to jest nieporozumienie. Dobrze, zwróćcie uwagę, tutaj w pierwszej warstwie mieliśmy kwestię tego przywileju bliskości, ale tutaj jakby ten pokarm jakby nie funkcjonował, natomiast już tutaj było, tak? Był obraz chleba od przyjaciela dla kogoś, obraz chleba dla siebie, Duch Święty, potem mieliśmy tutaj słowo, które prowadzi do życia naprawdę, kontra chleb czy posiłek, który nie ma tej wartości i warto było go raczej zamienić. Stąd uważam, że no tutaj, w tym największym akcencie, taka jest moja sugestia. Tak, 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 tak. No i moi drodzy, właściwie przeciągnąłem, ale niewiele. To na koniec tylko, jeszcze jedna rzecz. Czyli zwróćcie uwagę, że ta sama jakby sekwencja, tylko ujęta znowu tak warstwowo, tak? Warstwowo. No to mówiąc krótko, i przy okazji tej bliskości poznania, tam jest jakiś obraz potrzeby pokarmu wrzucony, duchowy pokarm, prawo się pojawia, słowa Jezusa się pojawiają, ale wszystko jest ku życiu i tutaj ojciec, moim zdaniem, jest połączony z tym, kto karmi, tak? Stąd też ostatecznie jakby moje rozpoznanie tej struktury całości jest takie. Modlitwa jest oczywiście w akcencie tego małego fragmentu, a całość jest akcentem całej tej sekwencji, ale tutaj w ramach tej modlitwy akcentem jest miłosierdzie, tak? Miłosierdzie, odpuszczenie. Bóg, Ojciec, który ma określoną charakterystykę, królestwo, do którego On chce, aby zostało, jakby formuła tego królestwa była w jakiś sposób, główna charakterystyka miała odpowiednie, tak? I uczniowie, którzy wchodzą w realizację tego królestwa właśnie przez to, że odbijają charakter Ojca, tak? Ojciec, chleb, zwróćcie uwagę, pojawia się ta sama gra, która była na krawędzi, czyli mamy... Tu jest ojciec plus chleb i tu mamy to. Tu był ojciec plus chleb, którym zaczyna być Duch Święty, tak? To, że właśnie czasami pomiędzy skrajnymi elementami a akcentami pojawiają się bliskości takie znaczeniowe, no to jest jedna z cech, przynajmniej taka, która niektórzy autorzy zachowują. Więc widzicie, dlaczego połączyłem tutaj chleb z ojcem. W ramach tego całego kodeksu takie połączenia już funkcjonują. Tak? I też rola ojca najczęściej, zwłaszcza jeszcze w tamtej kulturze, no tak funkcjonuje. Jest jakby tym pierwszym odpowiedzialnym za to, że dzieci mają zabezpieczenie. Tak? Okej. Okay. Dobrze. Czyli praktyka. Wybiorcze takie podsumowujące jakby praktyka, jakby no bo w tą praktycznym wymiarze mieliśmy się zajmować. Lecimy od spodu. Fundament, czyli bliskość, poznanie, spotkanie. Praktyka. Bóg chce dać się poznać, chce udzielić swojej bliskości, dlatego szukanie ma gwarancję sukcesu. Szukanie poznania, bliskości, spotkania. Nie myśl, że Bóg nie chce, ani że pozostawia tego, który szuka lub pragnie. Wiemy, haczyk w szczegółach, wytrwałość. Tak? Warstwa, pierwsza podwarstwa tej drugiej warstwy. Słowo Boże, droga do życia wiecznego. Praktyka. Wybierz słowo, oczekuj go codziennie, słuchaj słowa,
wysil się, tak jak to zrobił przynajmniej ten uczony w prawie, i stosuj. Tak? Element centralny, aktywna miłość, miłosierdzie bez złych granic, odpuszczenie win innym, podtrzymywanie świadomości potrzeby słowa, świadomość wspólnoty co do zasadniczych uwarunkowań. Tak? To jest ten element wspólnotowy modlitwy pańskiej. Ojcze, odpuść nam i tak dalej, ten, to my wbudowane w Ojcze nasz, tak? Dobra. Sekwencja paralelna do tego i wszystkiego, cośmy teraz powiedzieli, to jest to, że tym razem, o ile tam słowo pojawiało się bardzo pozytywnie, życiodajnie, tak na drugim końcu tej całej sekcji pojawia się paralelny tekst, który jest krytyczny, w którym słowo Jezusa zapowiada sąd, ostrzeżenie przed sądem, to widzimy tutaj, w tym podobieństwie o człowieku, który miał figowe drzewo, tak, zasadzone w winnicy. Przypuszczam, że to figowe drzewo jest obrazem grupy liderów w winnicy, która jest z kolei obrazem Izraela. I teraz jest pytanie i problem taki, że ta grupa nie przynosi owoców. Przedstawicielowi tej grupy w elemencie centralnym zostaje jakby dedykowana główna krytyka za brak miłosierdzia i za obłudę. To jest jedyny element, który tutaj pokazuje cud Jezusa, ale ten cud Jezusa nie jest po to, żeby go pokazać, Jezusa, jego autorytet, ale po to, żeby pokazać potrzebę miłosierdzia, której sprzeciwiają się liderzy. W dopowiedzi do tego tekstu krytycznego i zapowiadającego ewentualny sąd, tutaj pojawia się ten podwójny obraz. Podobny jest do ziarnka gorczycznego, Królestwo Boże, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu i wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieściły się w jego gałęziach, a potem jest ten sam obraz o kwasie. Powiedziałem wam, dlaczego uważam, że to jest tekst negatywny, a nie pozytywny. Ten cały obszar jest negatywny. Jezus w różne miejsca strzela rzeczami negatywnymi na wskutek tutaj już dokonanej się jakby pewnego wykroczenia tam, że jeżeli się nie opamiętają, to się to zło na nich dokona, sąd, a tutaj, że obłuda bądź obłuda i niemiłosierdzie, brak miłosierdzia zarażą również królestwo, tak? Królestwo, czyli to, co Ewangelia powoduje tutaj, że powinna się po prostu rozrastać i rozchodzić. No to zatrucie myślę, że po prostu oglądamy, w związku z tym wiem, że to może nie być jakby po linii naszego dotychczasowego spojrzenia na ten temat, ale ten cały kontekst, powiedzenie tutaj czegoś pozytywnego, tak pozytywnego, jest jakby poza tym wszystkim. Byłoby jakby nie pięć, nie wydra, tak? Dlatego jakby wkomponowuję to jako po linii negatywne. Dobra. Bardzo wam dziękuję. Przetrzymałem, ale myślałem, że będzie dużo gorzej. Dziękuję, że się wytrwali. Niech wam służy. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to może już poza kamerką. Jeżeli nie, no to do zobaczenia za miesiąc. Dziękuję wam wszystkim i niech was Bóg błogosławi.